Siemanko, z tej strony Dark Krzyś. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać kolejny odcinek z The Legend of Zelda Spirit Tracks. Jedziemy teraz do... Naprawdę... Jedziemy teraz do Maze Court, czy jakoś tam to się nazywało, nie pamiętam. Bo tam można się było dowiedzieć, jak dojechać do tego, przejechać przez ten las, co jest tam u góry na mapce. Sorry za to, że tak trąbię, ale niestety muszę, żeby odgonić potworka. No musimy na dwie rzeczy naraz trąbić, na świnkę i na tego potwora. Ja w sumie nie pamiętam, co się działo, jak się świnkę rozjechało, ale chyba się robiła czerwona, tak samo jak się w nią strzelało z armatki. Dobra. Patrz, ładna muzyka. Ja już zapomniałem w ogóle. Aha, to ta, dobra. Już pamiętam. I teraz trzeba było z jakimś tam typem porozmawiać i nie pamiętam z którym. Jestem w dużym domku. Teraz chyba, no nie pamiętam, z którym ziomkiem tu trzeba było pogadać. Wiem, że z tym na pewno i wydaje mi się, że teraz z tym trzeba by było. Fortress, zaraz. Do czwartego drzewa mam nie słuchać, w którą stronę jechać. Okej, rozumiem, o co tu chodzi. Czyli czwarte drzewko. Dobra, to ja już stąd sobie pojadę. Let's go. Tak, i teraz trzeba robić tak, że najpierw skręcam trzy razy z rzędu w tą stronę, w którą mi pokaże drogowskaz z drzewka, a później muszę... Dlaczego nie mogę przesunąć? Jak ja nie lubię tej muzyki, ona jest okropna. Zaraz. W którą stronę jest drogowskaz w tą, bo to te drzewka pokazują, to takie jest z wygiętym pniem. Ja muszę się teraz przypatrywać.
Zaraz, to jest w którą stronę, bo nie widzę. Znowu w tam. Tak, teraz dobrze jest. I teraz to był trzeci drogowskaz. I teraz czwarty musi być w drugą stronę, czyli w tą stronę. I powinno być wszystko ok. Tak, wyjechaliśmy. Subcio. O, i od razu do Wooden Sanctuary dojechaliśmy. Dobra, aha, bo to tyle. Bo myślałem, że jeszcze jakiś dialog będzie. Dobra, no to ja tyle Wam chciałem pokazać w tym odcinku. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, dać kciuka w górę i napisać jakiś fajny komentarz. Dzięki za obejrzenie i widzimy się w kolejnym odcinku. Siemka.